Witajcie w 11 odcinku z naszej kariery, a my od razu z buta wjeżdżamy w raport zwiadowczy. Zobaczymy, kogo mamy tutaj ciekawego. Tego weźmy, zatwierdzimy, bo ma fajny potencjał, chociaż niezbyt się nadaje. Tego też weźmy, bo trochę bieda. Mamy niezbyt dużo zawodników w naszej szkółce juniorów, więc tych możemy sobie zobaczyć od razu. No nie wyglądają ciekawie. Tego bym w sumie poszedł z nim. Co by tu z tobą iść? Rób przyciniaka na razie. Ty też nie wyglądasz ciekawie, ale może się rozwiniesz, chłopie. Ty idź chyba weź po najlepiej. Prawie każdy jesień, który nam się trafi, to lepszy będzie po z niego. Takie mam wrażenie lekkie. No nic. Idziemy dalej z symulacją. Szóste miejsce mamy po 6 kolejkach. 10 punktów. Nie jest źle. Nie jest dobrze, jest tam sam raz, myślę. Przychodzi nam kolejny raport zwiadowczy, więc sobie go zobaczymy. Czy jest ktoś ciekawy? Tego odrzucamy. Tego też. Tego też. Albo... Nie, chyba odrzucimy. Albo... Dobra, weźmy go. Tego też odrzucimy. Tego odrzucimy, chociaż niby fajny potencjał, ale odrzucamy. Tego jednego wziąłem tak, żeby był i żeby zarząd się był zadowolony. O, widać, że się cieszą, że ściągamy młodzików. Niby dobrych skautów mam, ale jeszcze nie wyszukuje nam nikogo dobrego, niestety. Zobaczmy tego Francuza, co nam dało. Elo, to jest Munie. Ciebie, chłopie, nie będzie dobry zawodnik, to już od razu widać. Ale może jakiś SEO byłby z ciebie, nie wiem. Ile? 2 tygodnie, to rób sobie SEO. Nie wiem, jak u ciebie ze wzrostem i warunkami fizycznymi, ale rób sobie tam. Co tam robisz? Dobra, przed nami widzę już na horyzoncie jest mecz. Z Zebrami znowu. Nigdy nie umiem zapamiętać, jaki to jest klub. Duisburg. Dobra, niech to będzie Duisburg, ale będę mówił tak Zebry. Polkman chce zagrać, więc chyba dałbym mu szansę, żeby się nie obraził. Dalibyśmy cię na prawe skrzydło może. Co byś powiedział na to? Albo na lewe, dobra. Zagraj sobie na swojej nominalnej pozycji. I tyle ze zmian. Szybka symulacja. Wywozimy 3 punkty. Andersen, Ratman i Fink. Bardzo ładnie, 3-1. Dobry wynik. Polkman się cieszy, jest zadowolony. A my dajemy tego Falko, bo zapomniałem zupełnie o nim. To jest przecież młodzik, którego chcemy mieć w podstawowej jedenastce. Którego tam kiedyś ściągnąłem, bo miał czerwoną kartkę, ale już nie ma, więc może zagrać. Polchman do nas przychodzi, że dziękuję nam, że mógł zagrać. Bejfus też jest zadowolony, że tyle gra. Wszyscy są zadowoleni. Bardzo fajnie, koniec zawieszenia właśnie przyszedł nam. Następny mecz mamy nie wiem kiedy, ale po 7 kolejkach mamy 13 punktów. Co daje nam 4. lokatę, no i myślę, że w tym sezonie już spokojnie możemy się bić o najwyższe cele. Czyli o awans. Awans jest naszym głównym celem, najwyższym. Gramy teraz z liderem, który po 7 kolejkach ma 15 punktów. No zobaczymy, jak sobie poradzimy. Jakieś zmiany zróbmy może, albo dobra. Przejdziemy bez zmian, bo to jest lider, trzeba wjechać w niego. Zobaczymy, jak nam pójdzie. I wygrywamy 1-0. Cudownie. Dominowaliśmy, zasłużyliśmy na ten awans. Znaczy na awans w tabeli oczywiście. Na drugie miejsce awansowaliśmy. Nasz Acosta zmienił już z SN na SPO. Wskoczył mu o 2 overall. Więc całkiem ciekawie, damy mu cień, żeby sobie robił. Przed nami widzę ten kolejny jest mecz, więc powoli się do niego przygotowujemy. W tym sezonie nie możemy sobie nic odpuszczać, bo naszym celem jest awans. Musimy go osiągnąć, żeby rozwijać naszych młodych chłopaków, żeby wypromować i awansować jak najszybciej do Bundesligi. A temu Munierowi o 1 wskoczył overall. Jak na tego ESO mu zmieniliśmy, niech sobie tam coś robi chłopak. Naszło lekkie nieporozumienie, za co bardzo was przepraszam. Mianowicie przesymulowałem 6 kolejek bez was. Jak widzicie, mamy pierwsze miejsce w tabeli. Nie widzieliście tego, ale mówię wam, że dobrze nam szło bardzo. I przychodzi nam oferta za
Ostrzyńskiego, naszego bramkarza. Myślę, że jesteśmy w stanie go oddać, nawet bez negocjacji. Akceptujemy to, niech sobie tam idzie chłopak. Przepraszam Was bardzo, że tak wyszło, ale jakoś tak zapomniałem kliknąć nagrywanie i przeszło 5 meczów, ale sobie przypomniałem teraz, więc całe szczęście, że teraz możecie zobaczyć. A idzie nam dobrze, więc będzie co jeszcze oglądać. Mam nadzieję przynajmniej. Już mamy listopad, 10 listopada, 11 listopada. Przychodzi nam raport zwiadowczy, całomiesięczny. Tego odrzucimy. Tego akceptujemy, bo wartość powyżej prawie milion, więc bardzo ładna. Tego odrzucamy i zobaczymy sobie od razu tego młodzika, co nam dało. Nie tu, tylko w szkółce juniorów. Gdzie ty jesteś, chłopie? Tu SP. No, ty wyglądasz dosyć ciekawie. Będziemy cię rozwijać. Tylko nie wiem, czy nie pójdziesz w SPO, bo ty masz, chłopie, słabą obronę, słabą fizyczność. Więc chyba pójdę z tobą w SPO. Tak mi się coś wydaje. 2 tygodnie ci to zajmie, więc w miarę okej. Niech sobie tam robi. A my idziemy. Zarząd jest bardzo zadowolony. My dalej symulujemy. Mam nadzieję, że teraz już będę pamiętał, żeby włączać nagrywanie, żebyście nic nie ominęli. Symulujemy dalej. Przed nami, już widzę na horyzoncie, mecz. Nasz bramkarz został sprzedany. Więc w miarę git, 500 tysięcy chyba wpadło. I mamy kolejny raport zwiadowczy. Zobaczymy go sobie. Tym razem Francuzów. 500 wartość tysięcy. Zaakceptujmy go. Tego odrzucamy. 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 Jeden dość ciekawy, chociaż też nie powala. Ale zobaczmy go sobie. Jest to bramkarz. Dobra, będziemy. Bramkarz się szybko rozwija, więc może go kiedyś upchniemy komuś. A raczej przesyt bramkarzy mamy dosyć duży, więc do pierwszej jedenastki się nie dostanie, bo tam mamy naszego świetnego Unbehauma. Chociaż nie wiadomo, jak się rozwinie chłopak. Może się ładnie rozwinie. Zobaczymy, bo przyszło nam powiadomienie o grafie. Nie jest to graf ten SP, że może zmienić pozycję, więc overall mu wskoczył. Niech sobie robi fałszywy boczny obrońca. Przed nami 19 już jest mecz. Ale najpierw przychodzi nam oferta wypożyczenia. Ludzkie firę. W poprzednim okienku transferowym nie udało się go wypożyczyć, więc teraz chyba to zrobimy, tylko spróbujemy zlecić bez opcji wykupu, myślę. Chyba, że nie, zlecimy bez opcji wykupu albo z opcją wykupu, wiecie co? Niepotrzebny jest to nam zawodnik zupełnie, więc robimy tak o. Mamy lepszych młodzików od niego, a jego miejsce zajmuje na rezerwach, więc jakby odszedł i go wykupili, to nie ma dla mnie żadnego problemu. Pięknie to wygląda, jesteśmy liderem. Kolejna oferta wypożyczenia. Tym razem za naszego bramkarza i na to się zgodzę, tylko że bym chciał bez opcji wykupu. Więc albo ja znegocjuję to. Zobaczymy, czy oni będą chcieli bez opcji wykupu. Jest to wciąż młody, a bardzo perspektywiczny jak na jego wiek. W miarę dobry overall ma. Więc może będzie kiedyś naszym podstawowym bramkarzem, więc nie chcę go oddawać na wypożyczenie z opcją wykupu, bo będą chcieli nam go zabrać. Jak się ładnie rozwija, a jak damy na wypożyczenie, to sobie przejdzie, rozwinie się, do nas wróci i być może wskoczy do podstawowej jedenastki. To się okaże jeszcze, jak z Unbehaumem się sytuacja rozwinie, czy jakiś klub większy się po niego zgłosi. Ale dobra, bez zbędnego gadania przechodzimy do negocjacji. Zobaczymy, czy oni w ogóle będą chcieli taką opcję bez opcji wykupu. No, tyle się nagadałem, a oni nie chcą nawet bez opcji wykupu. No widzicie, widzą, że to jest dość perspektywiczny zawodnik wystawiony na listę wypożyczeń i chcą się zabezpieczyć, żebyśmy im go oddali, ale my nie chcemy, bo może będzie to nasz zawodnik. A my już chodźmy na konferencję przed meczem. Czy skład pozwala myśleć o utrzymaniu wysokiego poziomu? Oczywiście, że tak. Są na tym samym poziomie nasze kluby.
koncentracja na dobrym występie, standardowo, to dzisiaj wygra mecz. Pójdziemy na pewniaka? Idziemy na pewniaka. My wygramy, wiadomo. Najlepszy klub w Niemczech. Hehe. Dobra. Kaiserslautern ma czwarte miejsce. Zarządzanie zespołem. No my jesteśmy liderami, wciąż przypominam. Zarządzanie zespołem byśmy dali Schneidera. To też jest zawodnik z młodzików. Remis, dobra. Dokończę o tym młodziku, że też go żeśmy wzięli z młodzików, ale to się nie nagrało. Więc też będziemy go wdrażać do jedenastki. No, dobry remis nawet. Chociaż nie wiem, czy nie straciliśmy pozycji lidera. Bornemann chce więcej grać, a niezbyt nam na tym zależy. Berger marudzi, że zszedł. To nie ja miałem na to wpływ, więc przykro mi, Berger. Zobaczymy. No i straciliśmy jeden punkt, tracimy do lidera teraz. Mamy drugie miejsce, ale jest duży ścisk między pierwszym a szóstym miejscem nawet, także zobaczymy, jak to się potoczy. Więcej dowiemy się w następnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji, komentarza. Być może już na kanale się pojawił nowy konkurs na FIFA 23. Musicie zobaczyć, śledzić kanał, bo nagrywając to, to jeszcze nie wrzuciłem tego, ale już być może to jest. Także dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.